Minęły kolejne dwa tygodnie i czas na garść nowości w ofercie militaria.pl, a jest to odcinek specjalny. Po pierwsze dlatego, że jest to 150. odcinek. Dlatego na początku chcieliśmy Wam bardzo podziękować za to, że przez cały czas jesteście z nami, komentujecie i lajkujecie nasze filmy. A po drugie dlatego, że realizujemy je podczas targów PolSecure. Dlatego za chwilę wrócimy do nowości, a teraz zobaczcie, jak te targi wyglądają. Przejdę do kolejnych nowości. Przypominam Wam, że linki do wszystkich produktów, które zobaczycie w tym wideo, znajdziecie w opisie pod filmem. Jako pierwszy w tym odcinku nowości pojawia się karabinek pneumatyczny Hatsan AT44-10QE. Mamy tutaj chwyt pistoletowy typu Thumb Hole Kolba, wyposażony jest w obustronną poduszkę policzkową, dzięki czemu mogą z tego karabinka strzelać osoby zarówno prawo, jak i leworęczny. Kolba również zakończona jest miękką stopką. Ten Hatsan to wiatrówka typu PCP, czyli Precharged Pneumatic, czyli wyposażona jest w kartusz na sprężone powietrze, które wystrzeliwuje śród w kalibrze 4,5 mm. Karabinek wyposażony jest w 10-strzałowy magazynek na tego typu śród. Zastosowano tutaj system Hatsan QL, czyli Quiet Energy. Mamy tutaj więc lufę, która zakończona jest zintegrowanym tłumikiem. Karabinek wyposażony jest w szynę montażową pod celownik optyczny. Szyna jest w dwóch standardach, w standardzie 11 mm i 22 mm Weaver. Pod lufą znajduje się również szyna typu Weaver do zamontowania dodatkowych akcesorii, np. celownika laserowego bądź oświetlenia. Dzięki temu, że jest to karabinek PCP, a więc całkowicie bezodrzutowy, świetnie sprawdza się do bardzo precyzyjnego strzelania. Wiatrówka wyposażona jest w automatyczny bezpiecznik. Kolejna nowość w tym odcinku to latarka czołowa Aria 1 od firmy Petzl. Maksymalny strumień światła tej latarki to aż 350 lumenów, a jej maksymalny zasięg to 70 metrów. Latarka oferuje użytkownikowi trzy tryby światła białego. Dioda, którą tutaj zastosowano, umożliwia zyskanie rozproszonej wiązki światła. Aria 1 zasilana jest trzema bateriami AAA, które znajdują się w komplecie. Możecie również korzystać z akumulatorów. Przy wykorzystaniu akumulatorów PetzCore moc latarki wzrasta aż do 450 lumenów. Elastyczna opaska pozwala wygodnie umieścić latarkę na głowie. Ta latarka świetnie sprawdzi się na przykład podczas bushcraftu czy wypraw turystycznych. Jest kompatybilna również z systemami montażu na kaskach. A teraz rękawice Voodoo Tactical Crossfire. Są to rękawice taktyczne, które wykonane są z nylonu z domieszką spandexu. Strona chwytna i wzmocnienia na zagięciach palców wykonane zostały z syntetycznej skóry Amara, co zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Mankiet rękawic wyposażony jest w zapięcie na taśmę Velcro. Te rękawice świetnie sprawdzają się jako rękawice taktyczne i znajdziecie je u nas w różnych wariantach kolorystycznych. A teraz czas na termowizor AGM ASP Micro TM160. Termowizor pozwala na rejestrację obrazu zarówno w postaci zdjęć, jak i filmów. Ten termowizor pozwala na prowadzenie obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy. Termowizor TM160 został zaprojektowany jako wszechstronne urządzenie, które pozwala na prowadzenie obserwacji w różnych warunkach. W tym urządzeniu zastosowano mocną obudowę, jej norma szczelności to IP67. Termowizor może pracować w temperaturach od -20 do 55 stopni Celsjusza. Monokular obsługuje zoom cyfrowy o maksymalnym powiększeniu 4 razy. Urządzenie zasilane jest akumulatorem litowym, które pozwala na około 10 godzin pracy. Narkotest, multitest, Hydrex na obecność narkotyków w ślinie. Ten narkotest pozwala w szybki i skuteczny sposób wykryć obecność aż 6 substancji psychoaktywnych w ślinie, w tym marihuany, haszyszu, heroiny, kokainy i amfetaminy.
a teraz kurtka Greyman od firmy Helicon. Kurtka została wykonana z wytrzymałego materiału Dura Canvas. Pod pachami wszyto wstawki z elastycznego materiału Versa Stretch Lite. Dzięki temu krój kurtki nie ogranicza ruchów użytkownika. Regulacje w pasie, a także rękawów zapewniają padki i wygodne guziki. Model Greyman wyposażony jest w kilka praktycznych kieszeni, które pozwala rozmieścić dokładnie wyposażenie i przenosić różnego rodzaju akcesoria. Kieszenie zapinane są na zamki błyskawiczne. Tę kurtkę kupicie u nas w różnych wariantach kolorystycznych. No i na koniec bluza taktyczna Miltech Assault. Ta lekka bluza taktyczna, która ma dopasowany krój oraz zapewnia swobodę ruchów, zapewnia również komfort termiczny. Przód bluzy wykonano z bawełny z domieszką poliestru i elastanu. Natomiast w obszarze pleców i tułowia zastosowano oddychający materiał o strukturze siatki. Bluzę wyposażono w rozpinany, wysoki kołnierz. Na ramionach umieszczono dwie kieszenie zapinane na suwak z panelami Velcro, na które możecie przytwierdzić różne emblematy, na przykład morale patche. Na łokciach w tej bluzie zastosowano dodatkowe usztywnienie z gumy. Oprócz wersji czarnej w naszej ofercie znajdziecie również tę bluzę w wersji oliwkowej. To tyle w tym 150. odcinku. Ja jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, że cały czas jesteście z nami i oczywiście przypominam Wam o odwiedzaniu naszych mediów społecznościowych. Do zobaczenia!